Ze Stalowej Woli wracamy bez punktów, przegrywamy 2-1, ze mną jest Kuba Marcinkowski. Jak skomentujesz ten mecz tak na gorąco? Ciężko, w pierwszej połowie trochę nas zdominowali na początku. Później troszeczkę wprowadziliśmy zmian w ustawieniu. Do przerwy było 1-1, chcieliśmy wejść na drugą połowę, strzelić bramkę. To my na 2-1 dostajemy bramkę i, no i przegrywamy mecz. No, następny mamy w niedzielę ze Stomilem Olsztym. Na pewno będziemy chcieli się zrehabilitować i zdobyć 3 punkty. I czego zabrakło w tej drugiej połowie? Bo tych sytuacji było też całkiem niewiele. No właśnie, myślę, że akcji w końcowej fazie gry, no za mało, nie wiem, może wrzutek, dojścia do właśnie sytuacji bramkowych albo po prostu nawet strzałów, nie, mało oddawaliśmy i z tego nie da się zdobyć bramek. Głowę do góry i życzymy powodzenia w niedzielę. Dziękuję. Wbijaj na sklepklubowy.com. A naszym drugim gościem jest Wiktor Kaczorowski. Wiktor, dzisiejszy mecz ma taki słodko-gorzki smak. Gorzki, bo porażka, słodki, bo jednak obroniony rzut karny. No myślę, że tego słodkiego nie ma w ogóle, bo celem pierwszorzędnym było wywiezienie 3 punktów, co nam się nie udało. Ale tak indywidualnie chyba nie masz sobie nic do zarzucenia, bo ten drugi gol to jednak stadiony świata. No bardzo dobre uderzenie, lecz muszę to zobaczyć z kamery zabramkowej, wtedy będę mógł ocenić, czy miałem jakieś szanse, czy nie. A z perspektywy bramkarza to jak myślisz, czego zabrakło, żeby zdobyć tutaj jakieś punkty? Czego zabrakło? Myślę, że byliśmy trochę przestraszeni i trochę spokoju też nam zabrakło, bo nie tworzyliśmy klarownych sytuacji, a bez klarownych sytuacji nie strzela się bramek. Byliśmy dosyć cofnięci, w drugiej połowie szczególnie 3 razy byliśmy pod 16 gości, więc... To życzymy miłego tygodnia, żeby poukładać to sobie w głowie i powodzenia już w przyszły weekend. Dziękuję. Wbijaj na sklepklubowy.com. A naszym kolejnym gościem jest Dominik Zawadzki. Dominik, jakbyś mógł już tak bardziej na chłodno po pierwszych minutach powrocie do szatni ocenić ten mecz. To znaczy na pewno fajnie, że otworzyliśmy wynik spotkania, gdzieś strzeliliśmy bramkę na 1-0. Szkoda tego, że nie przetrzymaliśmy gdzieś dłużej tego wyniku, bo na pewno gdzieś utrzymując ten wynik do przerwy, myślę, że skorygowalibyśmy troszkę naszą grę, bo można powiedzieć, że nie wyglądała ona najlepiej. Gdzieś mieliśmy problemy z akcjami ofensywnymi Stalówki. I szkoda tego, że nie utrzymaliśmy gdzieś tego prowadzenia przez dłuższą chwilę, żeby to skorygować i myślę, że w drugiej połowie byłby zupełnie inny mecz. Tak, w pierwszej połowie jeszcze stwarzyli się zagrożenie po stałych fragmentach gry i udało się zdobyć bramkę. I czy ten wariant był trenowany na treningach? Tak, oczywiście. Przed każdym spotkaniem gdzieś obserwujemy, jak rywal się ustawia do stałych fragmentów gry i zawsze gdzieś w tygodniu poświęcamy 2 dni na stałe fragmenty, więc fajnie, że to przynosi owoc w postaci bramek. A jak myślisz, z czego wynikała zmiana obrazu meczu w drugiej części spotkania? Bo jednak, tak jak stwierdziłeś, to były 2 zupełnie różne połowy. To znaczy, myślę, że gdzieś już na gorąco troszkę w szatni porozmawialiśmy na ten temat i doszliśmy do pewnych wniosków, ale uważam, że gdzieś to powinno zostać u nas w szatni i tak będzie najlepiej. To powodzenia w przyszły weekend. Dziękuję. Dziękuję.